Dobra, przegląd w bloku. Przegląd w bloku sobie zrobimy. Martwy sezon. Sezon na rośliny umarł. Na ryby też umarł. Znaczy nie, na ryby nie umarł. Wczoraj dzwonił koleś, chciał ryby, ale nie chciałem mu dać. No bo chcę zobaczyć, co z tych wyrośnie, nie? Trochę sobie przerybię, ale zobaczcie, tu ciekawe rybienie wychodzą. Ale się drze koleżka z tej piosenki. Wkurzające to trochę. Przestań się drzeć. O skurwesyn. Nie chuja. Cześć. Przegląd w bloku. Martwy sezon. Nikt nie chce kupować roślin. A ja się już taki cwany zrobiłem, że tak się przyzwyczaiłem. No nic. Tak to już jest. Roślinki sobie pięknie rosną. Samica. Mieczyka mi. Ta pomarańczowa, taka czerwona, zdechła. Kurczę, chyba jakaś przyducha była. Nie wyciągnąłem jej. No ale dobra, no. Znaczy nie dobra, no ale trudno. Są kolejne trzy młode tutaj. Kolejne trzy u rodziców. Jeszcze tu od Jarka. Bo takie podobne egzemplarze się zaczynają pojawiać młode u rodziców. Ciekawa kompilacja wychodzi, nie wiem jak to się skrzyżowało. Zmieniaczki sobie rosną. Czekam również na, no ale to jeszcze sobie poczekam na zmieniaczki. O, dorośnięte wszystko. Znaczy nie tak do końca, bo drugi plan jest trochę usunięty, nie? Ale pierwszy plan to zaczyna dościgiwać drugi plan. Muszę ten pierwszy plan uchlastać gdzieś na wysokości połowie tej trawki. No i. Poprzesadzać troszkę z akwarium na stole. Do tego akwarium, na przykład Ludwigię tą czerwoną, tą red. No, jakbym ją tutaj posadził, to by sobie pewnie rosła, ale zobaczcie. Zobaczcie, jaki wysoki jest na przykład duży heniek tutaj. To wszystko dzikie się porobiło. Dotąd heniek dosięga. Dotąd. A tu już jest koniec. No kurczę. Dzisiaj dotąd było wody. Dolałem dotąd, nie? 4 litry. Ale długi ma ten ogon. Skurczy byczek. Jakieś kurde rosną te rybieje. Człowiek nie nadąża nad tymi rybami. No, głupiki to naprawdę tutaj się ciekawe tworzą. No jeszcze bym tak ujął takiego młodego jednego, to widziałem. No akurat nie ten. Był tu taki jeden. No jak nie dzisiaj, to... No może i dzisiaj, to chyba ten. To będzie ładny ryb, coś mi się wydaje. Jest jeszcze mały. Patrzcie, jaki jest neon wielki. Chociaż neon jest dalej od niego.
To obiecujący rybiej jest. O taki ryb. Kurczę, ostrości, aparacie, no zlituj ty się. Nie zlituję się. No i nie ogarnę go. Ciężko jest z tym aparatem. Prawda. O, udało się, no ale kurczę. To może być ładny ryb, słuchajcie. Ma fajne sterówki ciemne. I to, co najbardziej lubię, te pstrokate ogony. To jest tymi ślaczkami. I rzędami. Takie ryby mi kręcą. Dobra. Znaczy nie to, że ten samiec. Tylko taki właśnie rodzaj głupika jest fajny dla mnie. Piękny. Bardzo mi się podoba. Liście zaczęła rosnąć. No ale ile ja uhoduję? Z pół roku już. Ludwigie się czerwieni na górze. Na górze dobre światło jest, spoko. Ale to wszystko jest zagłuszone tym dużym trawnikiem na samej górze. Dobra, lecimy jeszcze, zobaczymy co w kuchni. Bum. W sumie to po staremu. Walczę z jakimś pierwotniakiem, czy no walczę z tą mleczną wodą. Widać bólki powietrza na wszystkim. To świadczy o tym, że dzisiaj robiłem podmiankę. Ile ja tu zrobiłem? Za 3 litry podmianki. No, na te 20 litrów, co tu jest. Przednią szybę wyskrobałem. Przed podmianką. Ale patrzcie, ładnie. I w ogóle tu potasu nie daje. No tu w tamtym tygodniu raz dałem potas, po 4 godzinach dałem podmiankę, kurde, z 80% wody, żeby nie dać się nakarmić glonom tym potasem. I tak na spokojnie przypatrzymy się. Coś tu się wykociło na tym stole. Coś się wykociło, ale akurat teraz tu już jest, ja wiem, ze 2 godziny po karmieniu tych ryb. I te młode rybki może już się schowały po prostu. O. To ta ludwigia czerwona. No już jest bardzo dużo. Zaraz ja wyłączę te filtry. Ja muszę te filtry, muszę kurde napierdzielać. Z 50-50, a zawsze jak nagrywam, to kurczę, akurat pracują. Tu Heniek ładnie idzie, nie? W miarę. Alternatera, co tak? U mnie to średnio rośnie. No ta Ludwinia, ciekawie. Limnofilia. Coś poszło. Już trochę porosło to akwarium, nie? No ale ile to już? Chyba za 4 miesiące, kurczę. Po resecie jest to akwarium. Jeszcze rzucimy okiem na to akwarium pod oknem. To akwarium nie tyle co jest po resecie, co po przeróbce, po wyrwaniu trawnika.
I co? Heniek to tu nie za bardzo chce iść. Już po tych dwóch, trzech, czterech tygodniach to... Nie wiem, bo tam nie sprawdzam z kalendarium swoim, kiedy ja to robiłem. Ale ten Heniek nie bardzo zagloniony tutaj jest. Ale może pójdzie w końcu. To jest bardzo jałowo. Może pałeczki nawozowe tu trzeba dać, albo jakieś kulki gliniano-torfowe. Tam z tyłu natomiast... O, ten mech, zobaczcie. Kurczy byk. Rośnie. Heniu. Ale przynajmniej dużo mniej tych kurcze glonów, tych takich włosowatych tutaj mam niż kiedyś. Jak tu rósł ten trawnik. Z tym akwarium się takie zrobiło. Kurcze. Coś mi się tutaj ząb zrobił. A. Znaczy sam zrobiłem. Zobaczcie, jaka to fajna samica by jest. Gdzie ona, cholera? To nie. To ma za mały ogon. O ta. Gdyby nie była garbata. Znaczy, no, ale to nie wiem, czy to w czymś przeszkadza. Ja wiem, że to ona z braku różnorodności genów tak się jej zrobiło. Ale zobaczcie, jakie ona ma geny sama w sobie. No kurczę. Ładny ogon. No sorry, że podziwiam garbatą rybkę, no ale no, kurczę, podoba mi się. Zobaczcie, jaki ma ogon. I jakie ma sterówki. Gdyby nie była garbata, to normalnie nie wiem, czy ja lepszą mam. No kurczę, że ta małpa młoda i ugania. Aż mnie wkurzyła. Uganie. Za mało mają tych samców. I się kłócą o samca jednego. No takiego jakiegoś mają czorta. Dobra, nie przedłużam, bo to już przedłużyłem. Dzięki za oglądanie. Taki przeglądzik. Nie wyszedł mi na weekend, ale tak mi akurat jakoś pasowało. Dzięki za patrzenie i cześć. Do następnego razu. Hej.